W gminie Stare Miasto, zgodnie z wieloletnią tradycją, święta wielkanocne poprzedzają spotkania różnych grup społecznych, które kultywują ludowe tradycje. Już po raz 31 członkinie kół gospodyń wiejskich z terenu gminy Stare Miasto uczestniczyły w warsztatach zdobienia pisanek. W tym roku prowadziła je Aldona Piwońska, nauczycielka, miłośnik kultury ludowej, instruktor muzeum w Turku. Na pierwszy plan wzięliśmy pisankę z terenu kurpiowskiego. Jest to pisanka, która jest oklejana sitowiem. Jest to technika u nas nieznana, ale mamy też również nasze tradycyjne techniki, jajka pisane woskiem. Najpiękniejsze są te batikowe, czyli wykonywane tradycyjną techniką, czyli woskiem pszczelim i barwione barwnikami. Ale również mamy tutaj współczesność, czyli topimy kredki woskowe i malujemy jajka bezpośrednio kolorami kredek. Panie uczestniczące w warsztatach podkreślały, że po raz pierwszy zdobiły jajka sitowiem i nie było to łatwe zadanie. Jest to na pewno dla nas nowość, ponieważ w taki sposób, żeśmy jeszcze żadnych pisanek tutaj, że tak powiem, nie organizowały, to znaczy nie robiłyśmy. Przy czym pani tutaj prowadząca świetnie nas w te kanony i nieznane właśnie takiego wykonania pisanek wprowadziła. Także myślę, że uczymy się wszystkie nowości i jesteśmy bardzo zadowolone. Oprócz tradycyjnych metod zdobienia jaj, były też nowoczesne metody, m.in. quillingu, która polega na tworzeniu ozdób z wąskich pasków papieru, zwiniętych w kształt spiralnej sprężynki i odpowiednio uformowanych. Są mamy, są babcie i są wnuczki. I tutaj najmniejsze dziecko to ma zaledwie 3-latka. I w ten sposób po prostu pięknie nam się to kręci, tradycja kwitnie i możemy pięknie wejść w te święta wielkanocne. Tradycyjnie dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy cieszył się zajączek wielkanocny, który odbył się w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowicach. To przedświąteczne spotkanie uczniów i rodziców szkoły podstawowej w Żychlinie. Były występy, konkursy, m.in. na najpiękniejszą wielkanocną palmę i sporo słodyczy. Pierwsze tego typu spotkanie odbyło się 11 lat temu. Była to przedświąteczna akcja charytatywna dla chorej uczennicy. Teraz pieniądze ze sprzedaży ozdób wielkanocnych i ciasta przeznaczone są na potrzeby szkoły. Ta uroczystość ma charakter takiego przeglądu twórczości artystycznej dzieci, ale nie tylko. Chodzi o integrację środowiska, chodzi o prezentację talentów tych naszych uczniów. Od kilku lat podsumowujemy również konkurs na ozdoby wielkanocne, które tutaj w trakcie tej uroczystości można później zakupić. Konkurs jest o zasięgu powiatowym, jest przeznaczony dla uczniów szkół powiatu konińskiego, ale również dla dorosłych krewnych członków rodzin naszych uczniów. Wieloletnią tradycją jest też przedświąteczny koncert Orkiestry Staromiejskiej, który odbywa się w Świetlicy Wiejskiej w Barczygłowie. Zimą mniej koncertujemy, więcej pracujemy nad nowym repertuarem i te spotkania są najlepszą okazją, by go zaprezentować, mówił kapelmistrz orkiestry Krzysztof Pydyński. Tym razem z uwagi na trwający rok Moniuszki orkiestra sięgnęła po jego repertuar. Orkiestrze towarzyszyła Jolanta Kowalczyk i Dominik Zimny. W trakcie koncertu reprezentacje kół gospodyń wiejskich, które uczestniczyły w warsztatach zdobienia jaj, odebrały z rąk wójta gminy Dariusza Puchały podziękowania, okolicznościowe dyplomy i bony upominkowe. Drodzy Państwo, bardzo dziękuję za obecność tu dzisiaj, bo to jest ważne. Musimy nasze tradycje kultywować. A tak przyglądam się już od kilku lat, jak tutaj panie to wykonują przy pomocy, że tak powiem, pani Haliny, bo wskazuje te trendy. To trudne rzeczy to sobie, tak, że tak powiem, no zabawa z jajkiem, zawsze może się stłuc, prawda? Podziękowania dla pań uczestniczących w warsztatach złożył też wieloletni wójt gminy Stare Miasto, a obecnie radny powiatu konińskiego Ryszard Nawrocki. I gratuluję wszystkim paniom z kół gospodyń wiejskich za to ogromne zaangażowanie, bo te dzisiejsze pisanki są wspaniałe. Dla mnie to jest też trudne, tak jak kolega Dariusz powiedział, bo ja nie odważyłbym się, że tak powiem, przystąpić do tworzenia tych dzisiejszych pisanek.
Podczas spotkania swoje umiejętności zaprezentowały też mażoretki, które tak jak orkiestra ciągle przygotowują nowy program. Na zakończenie spotkania każdy z jego uczestników otrzymał niedawno wydaną płytę z muzyką w wykonaniu Orkiestry Staromiejskiej. Szanowni Państwo, mieszkańcy gminy Stare Miasto, z okazji nadchodzących świąt wielkanocnych życzę Państwu dużo zdrowia, szczęścia, radości, wypoczynku w gronie rodzinnym oraz mokrego śmigu Stadyngusa. Do życzeń wójta gminy dołączamy się i my, realizujący ten program.